Wojna w Ukrainie. Ostrzelano tereny obok lotniska we Lwowie. Wczesnym rankiem w piątek media poinformowały o wybuchach we Lwowie. Wcześniej w mieście zawyły syreny. Rosjanie kontynuują ostrzeliwanie budynków mieszkalnych w wielu miastach, m.in. w Kijowie i Kramatorsku. O godzinie 10 rozpocznie się spotkanie ambasadorów unijnych krajów w Brukseli. Temat rozmów: kolejne sankcje wobec Rosji. Także w piątek ma odbyć się rozmowa Joe Bidena z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. W czwartek Rosjanie ostrzelali targowisko w Charkowie, wybuchł ogromny pożar. Strona ukraińska podaje, że od początku wojny zginęło 14 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia ponad 300 filmów na kanale, bo tyle już ich jest, czy obejrzenia też playlisty, które Was interesują. I przechodzimy do tematu. Łotwa, Estonia i Litwa wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, poinformowały resorty dyplomacji państw bałtyckich. Grecja jest gotowa odbudować szpital położniczy w Mariupolu, miasto z centrum mniejszości greckiej w Ukrainie, zapowiedział premier Grecji. Zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy oświadczył, że jego kraj nie zrezygnuje z dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej, aby osiągnąć kompromis z Rosją. To jest absolutnie nie do przyjęcia, powiedział polityk. To jest nasz wybór, wniosek o członkostwo w Unii zostanie złożony. Paweł Korołenko, szef donieckiej administracji, poinformował, że w ciągu 2 dni z ostrzeliwanego Mariupola uciekło około 35 tysięcy osób. Rosjanie zaatakowali również zoo w obwodzie charkowskim, gdzie żyją 2 zwierzęta, a dokładniej 2 orangutany i 1 szympans. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny, natomiast dziennikarz Meduzy, niezależnego rosyjskiego portalu, donosi, że niektórzy ludzie opuszczali stadion Łużniki jeszcze przed rozpoczęciem wiecu poparcia dla wojny. Wystarczyło im skierowanie biletu. Skasowanie oczywiście. Powojenny wiec na stadionie Łużniki w Moskwie. Zebranym otworzono m.in. film ze zrzucaną na ziemię ukraińską flagą. Pojawiają się doniesienia, że obecni na demonstracjach to w dużej mierze pracownicy państwowych przedsiębiorstw. W mediach społecznościowych publikowane są nagrania bardzo dużych grup, które jednocześnie zmierzają na stadion. Wszystko wygląda na z góry zaplanowaną akcję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu kilku miesięcy zostanie przygotowana opinia Komisji Europejskiej w sprawie wniosku jego kraju o członkostwo w Unii. Ukraina otrzymała dziś połowę unijnego pakietu pomocowego opiewającego na 1 200 000 000 euro. Dziś Komisja Europejska przelała drugą ratę w wysokości 300 milionów euro. Pierwsza została przekazana władzom w Kijowie przed tygodniem. Kolejne 600 milionów euro zostanie przekazane jeszcze przed końcem roku. To wsparcie pomoże Ukrainie wzmocnić makroekonomiczną stabilność i odporność w kontekście rosyjskiej niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Pakiet 1 200 000 000 euro w postaci niskoprocentowych pożyczek został zatwierdzony przez Parlament Europejski i kraje członkowskie w ciągu miesiąca od przedstawienia przez Komisję propozycji w tej sprawie. Kiedy formalności zostały sfinalizowane, premier Ukrainy napisał na Twitterze, że jest to kolejny gest silnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, który, jak podkreślił, pomoże wzmocnić potencjał gospodarczy, by wypędzić rosyjskich okupantów z Ukrainy. Ukraiński minister spraw zagranicznych Kuleba powiedział, że międzynarodowe sankcje nałożone na Rosję działają. W wywiadzie dla portalu Ukraińska Prawda minister wyraził opinię, że rosyjski rząd ma teraz 2 główne problemy. Wpływ sankcji i straty, jakie armia poniosła w Ukrainie. Będzie to miało wpływ na stanowisko Rosji w rozmowach pokojowych. Kuleba podkreślił, że sankcje najpierw dotknęły miliarderów, a później milionerów. Klasę średnią, a także zwykłych pracowników. Analizy pokazują, że Rosja wprowadza cięcia budżetowe i ogranicza finansowanie projektów. Ceny rosną, inflacja rośnie, dodał szef ukraińskiego MSZ. Minister Kuleba powiedział, że rozmawiał z szefem dyplomacji Unii Europejskiej, Borrellem, o przygotowaniu piątego pakietu sankcji Unii przeciwko Rosji. Rozmawiano też o pomocy dla ukraińskich uchodźców w krajach Unii. Na lwowskim rynku ustawiono w rzędach puste dziecięce wózki. Symbolizują one 109 dzieci, które zginęły w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zamiast zdecydowanych działań świata, teraz to one bronią ukraińskiego nieba. Wzywamy wszystkich dorosłych na całym świecie, aby stanowili jedną tarczę chroniącą ukraińskie dzieci. Zachęćcie rządy innych państw, aby zamknęły niebo nad Ukrainą, apeluje mer Lwowa. Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmila Denisowa poinformowała, że w podziemiach Mariupolskiego Teatru nadal może znajdować się 1000 osób. Mariupolski Teatr Dramatyczny został zbombardowany przez Rosjan w środę. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Wojsko jest na pozycjach, żołnierze
obrony terytorialnej na miejscu. Lekarze, ratownicy, pracownicy transportu, dyplomaci, dziennikarze. Wszyscy jesteśmy na wojnie. Wszyscy przyczyniamy się do naszego zwycięstwa, pisze Wołodymyr Załański. Przedstawiciel agresji ONZ do spraw uchodźców, Madhav Saltmars, powiedział, że organizacja odnotowała spadek liczby osób uciekających z Ukrainy z powodu rosyjskiej inwazji. Saltmars był na polsko-ukraińskiej granicy. Powiedział, że widział tam ogólne spowolnienie. Bułgarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało 10 rosyjskich dyplomatów za persona non grata, podaje TASS. Przedstawiciele mają 72 godziny na opuszczenie terytorium Bułgarii. W przygotowanym przez TASS komunikacie nie wymieniono powodów decyzji, podkreślono, że zapadła ona po uwzględnieniu z premierem. Niektórzy chcą żyć w prostym świecie, w którym wyłącznie Putin ponosi odpowiedzialność za wojnę. Rzeczywistość jest taka, że ktoś rzuca bomby na ukraińskie miasta, strzela do ewakuowanych, tworzy zetki w sondażach, popiera Putina. Podobnie jak w latach 30. oni ponoszą odpowiedzialność, nawet jeśli są zatruci propagandą, pisze Dmytro Kuleba. Ukraińska policja podaje, że zdemaskowała zdrajcę, który współpracował z Rosjanami. 31-letni mieszkaniec miejscowości Serhijivka miał przekazywać wrogom informacje na temat lokalizacji strategicznych obiektów. Podczas poszukiwania na urządzeniach mężczyzny znaleziono m.in. zrzuty ekranu i zdjęcia infrastruktury wojskowej, a także korespondencję, którą prowadził z Rosjanami. Mer Kijowa Witalij Kliczko odwiedził wedle osiedle, w które rano uderzyli Rosjanie. Jak poinformował, wśród 19 rannych cywilów jest 4 dzieci. Dodał, że na zniszczonych zostało 6 bloków mieszkalnych. Powiedział, że w pobliżu miejsca, gdzie spadła rakieta, jest też przedszkole i szkoła. Mariupolskie centrum handlowe zrujnowane przez Rosjan. W rosyjskim ataku rakietowym na zakład naprawy samolotów we Lwowie została ranna jedna osoba. Poinformował o tym szef administracji obwodowej Maksym Kozycki. Według dowództwa ukraińskiej obrony powietrznej Rosjanie wystrzelili 6 rakiet manewrujących z okrętów na Morzu Czarnym. Był to prawdopodobnie pociski typu X-555, dwa z nich zastrzelili Ukraińcy w momencie ataku, zakłady były zamknięte. I do zobaczenia. Cześć.